Siema, siema, tutaj Rychu, witam was w kolejnym 24 odcinku z serii Civilization 5 z wszystkimi dodatkami na moim kanale. Jak widzimy, jesteśmy nadal tutaj w trakcie wojny z Grecją i to jest taka wojna dosyć ciężka, dosyć ciężko idzie ta wojna. Musimy to tutaj jakoś wygrać. Nie mam niestety za bardzo, chociaż nie, chwila, mam dużo złota. No to pora zakupić sobie kilka jednostek. Na pewno strzelcy. Na pewno bombowce. I to by było na tyle. Nie mam absolutnie pojęcia, która to może być centuria, ale mają szansę raczej na to, tylko na to, żeby polec. Dobra. Tutaj przeciwko jednostkom lądowym, pancernym, morskim, plus 2 do zasięgu. Nie, jeszcze więcej przeciwko jednostkom lądowym. Dobra, kolejne pieniążki oczywiście też pójdą na wsparcie tutaj mojej wojny z Grecją, tak, szóstej wojny grecko-rzymskiej. No niestety, tak to już jest. Grecja tutaj, kurczę, jako agresor występuje przez całą tą serię, no i my musimy ich ścisnąć, tak? Ach, kurczę, tutaj ta piechota, ona padnie. A nie, jednak żyją. A nie, jednak padli. No to kurde, żyją czy padli, tak? Bo ja ich widzę, że tam żyją, ale dostałem powiadomienie, że padli. A, to było bolesne. Tutaj, jak widzimy, kolejne jednostki podchodzą. Nie, 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 nie. Oni mi ich wybiją, oni mi ich tutaj wybiją. My musimy zatrzymać to lewactwo na przedpolach tutaj Aten. Czy tego chcemy, czy nie? My musimy ich zniszczyć po prostu. Dobrze, dobrze, padli. Świetnie. Kartagina potępia Imperium Osmańskie. To mnie akurat w ogóle nie dziwi. Tutaj odrzucamy ten deal, bo to mi się w ogóle ani trochę nie podoba. Chingis Khan i Ryga zawierają pokój. O, tutaj ten deal akceptujemy jak najbardziej. Nie jestem już przyjacielem. Fajnie, Tyr wypowiedział mi wojnę. Cudnie. Na szczęście Tyr to jest mało znaczące państwo miasto, które, no, bądźmy szczerzy, nigdy w życiu nie będzie jakoś się bardzo dla mnie tutaj liczyć. Dobra, tymczasem musimy przemieścić troszkę moje jednostki. Niech tutaj się rozstawią i niech tu czekają, tak? Artyleria. Kogo artyleria może wykończyć? Na przykład może wykończyć tą piechotę tutaj, która jakimś dziwnym trafem podchodzi coraz bliżej do mnie. I to mi się oczywiście bardzo nie podoba. Tutaj podeślemy teraz piechotę. Niech piechota ruszy dupę. Bombowiec. Kogo może zbombować bombowiec? Bo jest najchętniej... O, może tę artylerię kosić. To będzie dobre. Na razie niech leci tutaj i zniszczy tą piechotę. Świetnie! Świetnie! To mi się podoba, to mi się bardzo podoba, co widzę. A teraz rozpoczynamy bombardowanie tej piechoty, która podeszła tutaj za blisko Aten. Dawać, dawać, dawać! Świetnie! Doskonale! Doskonale! Po prostu cudnie! Tutaj obrona w trudnym terenie. Tutaj osłona przed atakami zasięgowymi. Dobra, to będzie dobre, to będzie dobre. Ta jednostka tutaj, proszę, zapraszam do Raweny. Bronić mi tego miasta. Tutaj za 5 tur dopiero kolejny bombowiec będę miał. No ale jak już na 2 bombowce będę leciał, to już będzie fajnie. Szczególnie jakbym jeszcze jeden dał radę przerzucić do Aten. To by była całkiem fajna opcja. Co tam Ateny wykombinują? A, Ateny tutaj bombardują. Znaczy Ateny, co tam Grecja wykombinuje? Grecja postanowiła ostrzelać sobie tutaj moją artylerię. Nie, zniszczyli mi trzecią centurię artylerii. Wow, i nagle tych lewaków wylazło całkiem sporo. Więc trzeba będzie ich tutaj ścisnąć trochę. Dobra, akceptujemy ten deal. Nie przeszkadzać mi teraz, proszę, tak? Bo tutaj trwają wielkie
manewry, tak, żeby ścisnąć lewactwo. Niestety zadowolenie leci mi na łeb, na szyję i to mnie tutaj bardzo niepokoi, że tak mi to zadowolenie spada. I do tego jestem, jak się okazuje, jestem jeszcze... O nie, jak się okazuje, Dydona buduje projekt Manhattan. Jak ona się dorwie do atomówki, to będę miał przesrane. Dlatego to mi się bardzo nie podoba, co tu właśnie zobaczyłem. Tłuc do nich! Tłuc ich ze wszystkich sił! Walczyć! Walczyć! Jakby od tego zależało wasze życie! W zasadzie od tego zależy wasze życie! Więc walczcie! Dalej, moi dzielni żołnierze! Dalej, dalej! Walczcie, walczcie! To, bo to jest tutaj kluczowa kwestia dla naszego państwa w tym momencie, tak? Wyciąć mi tutaj to wszystko, tych wszystkich lewicowych lewaków. Tutaj podejdźcie, proszę panowie. Zastawicie wejście do... Halo? Bombowiec? Aha, nalot jest na S, a nie na B. Dobra, mea maxima culpa. Ja bym tą artylerię mógł im skasować, ale ja wolę tą piechotę wykończyć. Lepiej zniszczyć zawsze piechotę. O, pięknie piechota posprzątana, posprzątana, jakże mi się to podoba. No cóż, co jak co, ale lotnictwo to jest to, tak? Potęga lotnictwa. Dobra, przewijamy turę, jedziemy dalej. Tam się umacniamy w pobliżu Koryntu. Tutaj próbują ostrzeliwać moje centurie, ale to... Jeszcze takim szybko nie pójdzie, tak? Jeszcze tak szybko te centurie nie padną. A może jednak? Ach, kurczę, no, przebili się trochę. Wow, więcej tego tałataństwa tu lezie. Trzeba to znowu anihilować wszystko. Najlepiej właśnie przy pomocy artylerii będzie ich wszystkich tutaj wybijać. To będzie najlepszy plan, żeby właśnie zmasowanym ogniem artylerii wytępić jednostki... greckie. Szczególnie te, które są w bezpośrednim sąsiedztwie, tutaj właśnie Aten. To jest najważniejsze, żeby właśnie Ateny bezpośrednio nie były narażone na kontakt z nieprzyjacielem. Coś tu widzę, że w pobliżu Fezu. No tak, no te tutaj jednostki są w pobliżu. Dobra, tutaj zaczynamy budować linie kolejowe. Musimy całe państwo połączyć dobrymi liniami kolejowymi. Co my mamy tutaj? Tutaj mamy dużo lewactwa. Czyli liberałowie, socjaliści, etc. Tak? To wszystko nagle tutaj do nas przylazło. Dobra, i teraz to nie jest dobry plan, to jest wręcz gówniany plan, bierzemy nasz bombowiec, aha, nie ten klawisz, ciągle po prostu zapominam, i zniszczymy tutaj tą artylerię. Po co ją zniszczymy? Ponieważ dzięki temu Grecja nie będzie w stanie skutecznie bombardować Aten. Teraz mamy tylko dwie artylerie w zasięgu. I to jest fantastyczna wiadomość. Oczywiście na nie tutaj dysponujemy wszystkimi delegatami, ale ja już to czuję. Ja już mam tutaj ten... Jak to się nazywa? Ja tu już czuję, mam... embargo. Zaraz mi wpierdolą embargo. Jak ja ich nienawidzę. Dobra. O, tu jeszcze coś widzę, że tu jeszcze są jakieś ślady przeszłości, które warto by było sobie odzyskać. O, co my tu mamy? A, rzymskie koraliki. Dobra, chwila, czy mogę coś tu poprawić może w tej mojej kulturze Rzym-starożytność? O! O! O, to będzie fajne, damy to do Neapolu. Mhm.
To jest to. Tu mamy w ten sposób teraz. Grecja starożytność. To jest Grecja renesans. To nie. No może po Grecji jeszcze coś tam kiedyś wykopię. Więc mógłbym sobie kiedyś zrobić jakieś inne muzeum Grecji. My natomiast umacniamy się w Atenach. Musimy... Co tam by chcieli? Nie no, gdybyście mi oferowali jakieś miasto, no to jeszcze, tak? Ale w obecnej sytuacji to ono nie bał, co? Nie bał, co? Satysfakcjonuje mnie ten deal z wami. Szczególnie, że no zaraz zacznę im niszczyć te kolejne tutaj jednostki. I sam przejdę do ofensywy, która no dla mnie będzie, jakby nie patrzeć, znacznie korzystniejsza niż dla Grecji. Ja wprawdzie tracę dużo tych jednostek, no nie da się ukryć, tak? Ale Grecja będzie zaraz traciła ich... Będzie, no traci po prostu szybciej te jednostki, tak? Ja jestem państwem, tak jak nieraz to wspominałem, państwem heartlandowym, czyli państwem, które jest w stanie bardzo szybko wytworzyć dużo jednostek, tak? Ja mogę nie mieć pieniędzy przez większość część gry, ja mogę mieć niskie zadowolenie przez większą część gry, ale moją siłą jest to, że... Ja mogę w dowolnym momencie po prostu zasypać wroga gradem moich, no gradem pocisków z milionów moich jednostek, tak? To jest wielka zaleta właśnie takich państw jak ja, że dla nas, dla mnie nie jest problemem właśnie to, czy Grecja mnie tutaj, jak oni mnie oskrzydlą, tak? Bo oni zawsze będą skazani tutaj no, na Blitzkrieg, tak? I jeżeli chociażby raz im to nie pyknie, tak? Jeżeli... Jeżeli chociaż raz im nie pyknie właśnie ten Blitzkrieg, chociaż raz się zatrzymają, to mają lipę, tak? Mają po prostu przerąbane. Dlaczego? No z prostego powodu, że nie będą w stanie utrzymać tempa natarcia, a co za tym idzie, nie będą też w stanie kontynuować tego natarcia, bo wiadomo, Blitzkrieg jest tak dobry, jak jest szybki, tak? Jeżeli nie jest zbyt szybki, to też nie jest zbyt dobry, no nie ukrywajmy, tak? No i tu bierzemy kolejną artylerię na cel. A Grecy mają dzisiaj ciężki dzień. Bardzo ciężki dzień. Ponieważ stracili właśnie już drugą jednostkę oblężniczą, a co dla nich jeszcze gorsze, moje fabryki dopiero się rozkręcają. W Atenach rozpoczynamy budowę kolejnych strzelców, niech się produkują. Tutaj trzeba porozmawiać z tym typem. Handel mnie tu sprowadza, kolego. Co byś za to chciał? Wieloryby? Jasne, akceptujemy. Musimy sobie po prostu odbudować teraz nasze układy handlowe, które przez... Nie, dobra. On już nie ma nic wartościowego. Achiawat. Jeszcze ma sól za kość słoniową. Dobra, fajnie. Jeszcze mamy trochę tego niezadowolenia. Kurczę, to jest słabe. W Fezie wybudujemy sobie wieżę transmisyjną, żeby zwiększała ilość kultury, jaką dysponujemy. Dokładnie tak.
No i przewijamy tutaj. A, tutaj widzę, naprawili część tych jednostek. To są złe wieści. Ale tutaj widzę, że pierwsza centuria dziarsko robi za wabik dla wrogiej artylerii. Więc może to jakoś będzie jeszcze, tak? Może to jakoś nawet przetrwamy. Oj. Tutaj coś czuję, że trzeba będzie zacząć tępić te wszystkie ich jednostki, to tak trochę szybciej niż dotychczas. Bo trochę mi to przestaje wychodzić, to ich tutaj gnojenie. Po prostu oni się szybciej regenerują z racji tych awansów, które zdobywają, wybijając moje jednostki, niż ja ich wybijam. I to mi się akurat nie podoba, ten fakt. A dobra. Tą jednostkę możemy ufortyfikować. Tu możemy za to ostrzelać nieprzyjaciela. Jeszcze tu ostrzelamy nieprzyjaciela. I jeszcze z tego ostrzelamy nieprzyjaciela. Tu jeszcze możemy też im zaszkodzić. O! Czyszczenie. Tutaj przechwytywanie raz. Przechwytywanie dwa. I teraz, gdzie tu jest patrol? Czyszczenie nieba, nalot, tryb, przejęcie. Nie. Tryb zmiany bazy najpierw i lećcie do Fezu. Bombowiec, tak, 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 tak. Tak, bombowce są... Bombowce zawsze na propsie. Na przykład tutaj przeciwko tej piechocie. Świetnie, świetnie, doskonale. Kolejne jednostki greckie padły. To mnie cieszy. Tutaj mamy... Co tu mamy? Pierwszą centurię! Po raz... tysięczny odtworzoną. Idziemy tutaj, żeby w razie czego zablokować drogę na Neapol. Circej, tak, to jest fajne miasto, które bardzo chcę rozwinąć na port handlowy, dlatego tam na pewno budujemy ten, no jak to się nazywa, przystań. Kolejne bombowce zaraz będą gotowe, to mnie też bardzo, bardzo tutaj cieszy, bardzo mnie to ustawia po prostu w obecnej sytuacji. Tutaj budujemy drogę jak najbardziej, raczej linię kolejową. Tutaj teraz trzeba będzie też odbudować to zniszczone połączenie. A co tam Grecjo, co tam? A Grecja nie pęka, Grecja nie pęka. Więc trzeba zmusić Grecję do pęknięcia. Na przykład O, jak miło! Chingis Khan i Sulejman mają wojnę. To mnie oczywiście bardzo cieszy, tak? Ponieważ ja tam z Sulejmanem się lubię. Sulejman spoko gość. Dobra. Jedziemy dalej, tak? Jedziemy dalej. Tutaj mamy linie kolejowe. Tutaj budujemy dalej linie kolejowe. Tutaj. Dobra. Podciągamy troszkę nasze jednostki. Niech tu stoją. Bombowce. Proszę to zniszczyć. Świetnie. Świetnie. Dużo ich tutaj... Dużo stracą. A teraz stracą całą tą jednostkę tak ogólnie. Świetnie. Doskonale. Teraz... ofensywa dalej. Ciśniemy, ciśniemy, panowie. I tutaj też. Świetnie. I teraz bombowce i fantastycznie, fantastycznie po prostu.
tryb zmiany bazy. Panowie lecą do Aten, a ci panowie blokują tutaj drogę. Przeciwnik, jak widzimy, jest coraz bardziej ciśnięty. Trójpłaty kolejne budujemy. Potrzebujemy więcej lotnictwa, tak? Latający Rzymianie, to jest to. Tutaj widzę, że powoli kończy nam się zapas ropy. Jakoś to przeboleję, tak? Jakoś to przetrwam. Jak tam, Grecjo? Nie chcesz mi może Sparty oddać? No chyba nie chcesz. Dobra, to ja się będę posuwał. Tak, Dydona i Sulejman mają wojnę znowu. Tak, jak fajnie, jak mnie to cieszy, kiedy oni mają ze sobą wojnę, bo to są po prostu dwa silne państwa. Ja jestem trzecim silnym państwem, tak? I no wiadomo, trójkąty nie są najzdrowsze, więc ja się oczywiście... Jebane lewaki. Więc no ja się oczywiście cieszę, tak, gdy oni tam się zażynają, gdy podżynają sobie gardła. Cieszy mnie też posiadanie trzeciej centurii, która natychmiast rusza na front tutaj i blokuje tam dostęp do tego miasta. Cieszy mnie jeszcze bardziej posiadanie czwartej centurii, która również rusza na front. Na front północny na razie, niech tam się ruszą. Co mnie jeszcze cieszy? Bardzo cieszy mnie fakt posiadania licznych bombowców, które na razie muszą zmienić bazę i polecieć do Aten. Co jeszcze by mnie ucieszyło? Na przykład wytępienie tej piechoty. No właśnie w taki sposób. Jeszcze poprzez wsparcie tutaj z miasta. I na przykład poprzez wejście tam jeszcze piechoty. Co? O! Dobra, jeszcze to przemyślimy. Przemyślimy to poprzez dołożenie im jeszcze. I zdecydowana wygrana. Kolejna jednostka grecka pozamiatana. Wchodzimy jak do siebie. No i co? No i jedziemy w pobliże Sparty, tak? Przygotowujemy się do oblężenia Sparty. Kolejne fantastyczne wieści, jedne lepsze od drugich. Jeszcze na przykład fajne wieści to jest też to, że ta piechota tutaj zaraz bardzo ucierpi. Na przykład właśnie w ten sposób. Dobra. Bardzo jeszcze by mnie cieszyło, gdyby udało mi się ogarnąć coś w kwestii zadowolenia. Bo to jest problem. To jest o dziwo poważny problem u mnie w tym momencie, zadowolenie. Nie wiem za bardzo, co z tym zrobić. Chyba, żebym tam poszedł w handel i tam mógłbym wtedy zrobić coś takiego, że miałbym więcej zadowolenia z każdego surowca luksusowego. To by było fajne, bo tu jest taki właśnie takie coś. A to jest ostatnia rzecz w grupie handel. To jest trochę lipne. Tutaj jeszcze... O, to jest też fajne. To jest na pewno fajne. Bo to by mi bardzo tutaj podniosło zadowolenie. Tutaj chyba nic nie daje mi zadowolenia. Nie, tutaj nic. Tutaj coś daje zadowolenie. Nie. A, to nie. To nie daje zadowolenia. To sprawia, że nadwyżka zadowolenia jest zamieniana na kulturę, ale to w moim przypadku nie za bardzo. Tutaj coś. No słabo, słabo. Nie ma nic za bardzo z zadowoleniem. Mi się nie podoba, to mi się nie podoba, bo nie mam skąd brać tej kultury, tak? No a co tam, Grecjo? To co, oddasz mi już tą Spartę, czy jeszcze nie? Jeszcze nie, tak? No dobrze, no skoro nie chcesz oddać Sparty, no to dobrze, to jeszcze cię trochę podniszczę. Grecja ma lotnictwo. No tego się nie spodziewałem, jeśli mam być szczery.
No tutaj teraz będzie pasjonująca rozgrywka, wymiana ognia artyleryjskiego. Ale tu widzę, że jeszcze tymi bombowcami mogę posprzątać tą piechotę najpierw. Co mnie oczywiście tutaj, no, ucieszy niepomiernie, tak? Problem w tym, że moje siły są w tym momencie naprawdę na wyczerpaniu. I trzeba coś z tym zrobić. Trzeba naprawdę coś z tym zrobić, bo jak tak dalej pójdzie, to po prostu oni przez kolejne takie wojny wykończą mnie liczebnie. Ja sobie nie mogę pozwolić na sytuację, w której moje jednostki... na sytuację, w której po prostu moich jednostek jest tak mało, tak? Bo tu nie ma co ukrywać, moich jednostek jest za mało, żeby toczyć jakieś sensowne działania w tym momencie. Karabiny Gatlinga nie. Bombowce. Proszę o, rozmowę z dowódcą bombowców. Właśnie tutaj. O, tak. Jeszcze raz. Proszę przelecieć i... Co, nie przeleci drugi raz? Ale nie fart. Dobra, no to ty ich wybij. O, halo! No. To ja rozumiem. Zostali wybici do nogi. Karabiny Gatlinga. Niech im zabiją tego wielkiego pisarza. Hehehe. Trzecia centuria czeka. Tylko trzeba je trochę zamienić miejscami. Albo nie, inaczej. Zrobimy tak, trzecia centuria blokuje tutaj drogę. Druga centuria wchodzi tutaj. W Koryncie budujemy świątynię. Idziemy do Rzymu i musimy ogarnąć kilka rzeczy. Wielcy ludzie nie. Cuda, to nie, to nie, to nie. Przydział obywateli. To mnie interesuje. Chodzi o to po prostu, że ja muszę zwolnić z ilością tego, co oni mi tu po prostu... Jak oni się rozmnażają, tak? Oni się rozmnażają za szybko. Ja nie jestem w stanie wykarmić tak dużej populacji. Musimy zwolnić tempo rozwoju, tempo po prostu przyrostu naturalnego, bo ja nie jestem w stanie tego ogarnąć, żeby ich po prostu tylu tutaj było, tak? Dobra, w ten sposób jest ok. Tutaj wrzucimy ich pod uniwersytety. Dobra, jeszcze mamy za dużo tych ludzi. Ja wiem, no teraz możecie powiedzieć, że jak to masz za dużo ludzi? No co ty zgłupiałeś, człowieku? Nigdy nie jest za dużo ludzi. No niestety ludzi jest za dużo w tym momencie dla mnie. Szczególnie jeśli chodzi tutaj o kwestie takie właśnie jak zadowolenie. Ja mam za dużą populację. Rany. Tu wrzucimy ich w uniwersytet. Tutaj dwóch w fabrykę wrzucimy. Tu jeszcze wrzucimy typa w warsztat. Niech pracuje. Tego jednego wrzucę tutaj. Dobra. Jest teraz ok. Teraz tutaj, tak? Dobra. Tych ziomeczków stąd ściągamy. Rany, ale ich tu jest nagle. Dobra, tutaj. Tych dwóch facetów tutaj niech idzie. Ten ziomek idzie tutaj. A ten ziomek tutaj, do banku. Dokładnie tak. I oni będą produkować mi po prostu tych wielkich ludzi teraz. Konkretnie to będą mi produkować... naukowców i inżynierów. Dokładnie tak, bo to jest lipa. Z tym jest straszna lipa po prostu.
Dobra, tutaj wrzucamy jednego, niech pracuje. Tutaj dwóch na uniwersytet. Dobra. Circej. Dobra, Circej jest ok. To, tu jest na razie stagnacja, tam się nic nie dzieje. O, Ateny. Dobra, w Atenach też mamy trochę za dużo tej populacji. O. Tu, tutaj damy jednego, to będzie do... Albo nie, lepiej tu damy jednego. A tych dwóch do uniwersytetu. I niech oni pracują nad różnymi technologiami, tak? Tutaj. No tutaj jest też lipa trochę. Tych dwóch typeczków wrzucę tutaj do produkcji nad nauką. I tego jednego tutaj do pracy w warsztacie. Niech on po prostu technologię wynajduje. Dobra, tu jest na razie ok. Tu jest na razie ok. Na razie z tym zadowoleniem trzeba będzie coś tutaj poogarniać. Może jakiś cud albo coś. Tu jest stadion. Stadion da plus 2 do zadowolenia. To by było ok. Ale ta technologia to jest aż 10 tur, tak? To jest strasznie dużo. Jak wygląda postęp zwycięstwa? Rany, ale oni tutaj mają... 150, tak? Ja mam... Jestem prawie najgorszy, ale wyprzedziłem Kartaginę, Grecję i Mongolię. Czyli teraz muszę się ścigać z moimi sojusznikami de facto. No to jest słaba wiadomość. Pamiętajcie, w cywilizacji nie warto się ścigać ze swoimi sojusznikami, bo wtedy psuje te sojusze, tak? A wiadomo, no jak sobie narobimy wrogów wszędzie, to potem będziemy musieli wszędzie jakoś to utrzymać, tak? Więc no sytuacja nie wygląda najlepiej. Powiedziałbym wręcz, że wygląda fatalnie. A tu jest kadzidło, gdybym tutaj byłoby fajnie. Więc no na pewno Grecję trzeba zniszczyć. O, tu jest jedwab. Tego chyba nie mam nawet. Jedwabiu chyba nie mam w moim tym. A nie, mam jedwab. Kurwa mać. Ale tam przypraw nie... Tego, kadzidła nie mam, no. Gdybym miał kadzidła, to już coś by mi tam to dawało, tak? Czyli tutaj można wysłać ze dwie jednostki artylerii, albo lepiej wyślę tutaj Juliusza, niech on tutaj... O kurde, ta blaszka tu jest. Tu jest ta artyleria, wiecie? I ta artyleria po prostu, ja nie wiem, czy ona nie ma już zasięgu w tym momencie na mnie. Cholera, to są bardzo złe wieści. Ale dobra, zrobimy to tak, będziemy po prostu trollować tą jednostkę. Zrobimy im takie trollololo. Po prostu ja stanę tu. Tutaj nie będę w zasięgu widzenia od nich, ale oni będą w moim zasięgu. Ja będę mógł ich bezkarnie de facto bombardować. To jest świetny plan, to jest świetny plan. Musimy przyłączyć w ten sposób Malakę, czy tego Malakańczycy chcą, czy nie. Dobra, na tym jednak już kończymy ten odcinek. Jeśli wam się podobało, to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie. Pamiętajcie o poleceniu kanału znajomym, ponieważ może znajdą oni tutaj coś dla siebie. Ja zapraszam was już wkrótce na kolejne odcinki z Cywilizacji Piątki, gdzie postaramy się po pierwsze tutaj rozjechać... trójpłaty tu mają. Gdzie postaramy się właśnie w pierwszej kolejności rozjechać tutaj Spartę. Postaramy się takich zbombardować, żeby no nie dali po prostu rady się utrzymać. A potem postaramy się zniszczyć też tutaj inne jednostki greckie, tak żeby Grecja na pewno nie przyszła na pomoc tym dwóm państwom miastom, z którymi będę walczył, ale to będą bardzo, bardzo długie konflikty, ponieważ jak widzimy, ja mam problemy z zadowoleniem, tak? Ja muszę coś z tym zadowoleniem ogarnąć, a przyłączenie tych państw miast drastycznie mi jeszcze bardziej obniży to zadowolenie. Ja po prostu będę miał wtedy kosmiczne niezadowolenie i musimy po prostu w tej kwestii coś zrobić. Tak więc dzięki, że oglądaliście, no i na razie.